Siemanko, witam Was w czwartek. Ja zaczynam, słuchajcie, zabierać się za to, żeby porównać gdzie tutaj tą kostkę. Oczywiście całości nie zrobię, bo jakbym tak miał zacząć równać wszystko, żeby tu było idealnie, to musiałbym to całe zdjąć. Ale te tego najbardziej takie jakieś te, jak to się nazywa, te, które najbardziej kostki gdzieś tam mi pieją albo są zapadnięte, to sobie podrównuję i jak je podrównam, to będę zasypywał, bo słuchajcie, pojechałem z rana sobie oddać te palety i odebrać radio. Radio się nie udało odebrać, bo oczywiście jest od czwartego do odbioru, ale co z tego, że jest od czwartego do odbioru, jak dopiero jak przyjdzie dostawa, więc trochę tam źle napisali tą wiadomość, żebym wiedział, to bym później pojechał. No ale niestety nie udało się, ale co się udało, to przy zwrocie palet zapytałem o to, czy nie mają jakiegoś właśnie piasku w kolorze, żeby można było w fugi zasypać. No i jest Semerloka, jasny, szary, wybraliśmy z żoną, bo był też czarny, ale czarny to akurat tu by nie podszedł, więc wybraliśmy jasny, szary i będę mógł od razu to zasypać, będzie po prostu z głowy temat już ogarnięty, także tak to będzie wyglądało. I teraz tak, później jak to tylko skończę, to chciałbym się zabrać za zarobienie blatów, ale tak myślę, słuchajcie, że chyba będzie lepiej pierw zrobić okap, zamontować okap, a dopiero wtedy się bawić z blatami, no bo i tak to trzeba zrobić i tak, a później nad blatem gdzieś tam stawać, wiercić, to będzie bez sensu, dlatego w pierwszej kolejności zrobię okap, a jak starczy czasu, to zabiorę się za za blaty. Co do blatów, tam wielu z Was pisało, że czemu nie stolarz tego nie robi i w ogóle. Ja tak, słuchajcie, po pierwsze, że tak pieskowi mówiłem, że ja blaty sobie ogarnę, to po pierwsze, a po drugie, no chciałbym się z tym zmierzyć. Wydaje mi się, że mam wystarczająco umiejętności i narzędzi, żeby to zrobić, no chyba, że nie wiem, mylę się i mi to będzie miało się nie udać, no to wtedy po prostu Piotrek powiedział, że nie ma problemu, mogę wpaść do niego na warsztat z latami i podocinamy, także tak to wygląda. Tu za wysoko jeszcze. I tak to będzie wyglądało. Także bawię się teraz z tym tutaj. Oczywiście tu te najbardziej takie gdzieś, które są zapadnięte, powyrównuję. No wiele ich aż tak nie ma, ale tam chyba będę musiał dwa podnieść lekko do góry jeszcze. Mam tu takie narzędzia, sobie zrobiłem do tego, żeby udało mi się je podnosić do góry. Więc jak tylko to zrobię, dobiorę się za zasypywanie fug, a później idziemy do środka już. I jedyne, co mi tak naprawdę zostało na teraz do zrobienia na zewnątrz, to jeszcze są rury spustowe. Wysokość kostki znam, więc mogę też tam zrobić te bezproblemowo te rury poogarniać, ale pierw będę chciał środek sobie załatwić, a później rury spustowe zrobię jakoś przy okazji. No, trzeba trochę tego więcej skrobnąć chyba, żeby można było też coś podsypać, bo tak to będzie na twardym, nie będzie dobrze leżało. Te, które klawiszują, mam nadzieję, że jak przyjdzie piasek, dwa razy się depnie, kilka razy się pochodzi po tym, to że po prostu to jakoś tam się dostanie pod spód i to się ułoży, że przestaną one latać. Tu wymieniłem akurat tego, bo ten, który był, to miał taką uszczerbkę tutaj. W oryginale to ta uszczerbka była. Tak by niby mogło być, bo trochę by tutaj podsypał. Wydaje mi się, delikatnie. Nawet dobrze siedzi. Teraz jak podsypię ten róg, to nie wiem, czy mi nie zacznie się bujać. Delikatnie, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No i tyle w sumie. Działam tutaj, jak wszystkie dopracuję, to idę po piasek. Nie wiem, którą stronę pierw. Tam mam w sumie busa z przodu, to tam to się zasypie na początek. O, i w miarę siadło.
Na pewno lepiej niż było. Chociaż teraz nie wiem, czy tutaj znowu nie będzie za nisko, albo ten będzie za wysoko. Nie, no tego jeszcze tu podsypię trochę. Będzie trochę zabawy z tym. Ale to się zrobi. Będzie lepiej? Tak, będzie tyle lepiej, że teraz zaczęło chodzić. Więc tam by się przydało coś mi jeszcze powciskać. No, gdzieś ma teraz luz już. Środkiem chyba gdzieś się opiera. Gdzieś nie widzę tutaj, żeby gdzieś to było przygniecione. No taka rzeźba trochę, ale no co zrobić, trzeba. Trzeba to zrobić. Dobra, to ja działam. Myślę, że jest godzinka i powinno. No lata mi tutaj. Tu podejdzie, będzie za wysoko. Tam też za wysoko, tu było dobrze. Gdzie ty chodzisz mi tutaj? Gdzieś tutaj. Coś go tutaj jeszcze zapiera. Rozmawiałem z kuzynem, który działał trochę przy kostce, teraz akurat robi przy drogach w Niemczech i mówi mi, że jest zwolennikiem ogólnie robienia na sam piasek, tak jak w Anglii się robi, tak jak on robił w Niemczech, bo mówi, że zawsze jak ma się piachu, to można, jak coś się zrobi, gdzieś coś nie wyjdzie, można to zdjąć, można to na nowo przygotować, no a na podsypce cementowej to jest jak jest, po prostu jak się już zrobi, tak już zostaje później, bo za bardzo nie ma opcji, żeby później coś poprawić. Dalej chodzi. I weź pan bądź mądry teraz. No i dobra, zostawiam tak. Mam nadzieję, że ta fuga też trochę zrobi roboty. Dobra, podrównałem to co mogłem. Chyba z 10 czy 12 sztuk podnosiłem do góry. Tyle, ile się udało, tyle się udało. Także teraz spadam na drugą stronę. Zabieram się za zasyp z tamtej strony, bo deszcz idzie, więc lepiej będzie tamtą stronę zacząć pierw, a później sobie ogarniemy tutaj. O ile wystarczy mi materiału, bo te 6 worków, no nie wiem na ile to wystarczy. Zobaczymy. Kurde, taki mokry ten piaseczek, powiem wam trochę. Nie wiem, czy to nie trzeba dzielać wodą tego, kurde. Czy on się gdzieś w ogóle chciał... Trochę się mokry. No właśnie mokry jest taki, on nie wiem czy będzie chciał w te fugi włazić tak bez wody. Ale deszcz idzie, więc trochę nam zmoczy. Dobra, rozmieciemy ile się da i po prostu później się zobaczy jak coś to będziemy lać wodą i trochę to, bo może być to ciężko wmieść. Tak. Nie wiedziałam, że on tak jest. No ja myślałem, że będzie taki bardziej suchy, kurde. No tak to on średnio będzie w te fugi nam się tutaj ten... Znaczy zasypać zasypiemy, ale to on będzie później tutaj znikał w środku, więc chyba trzeba będzie to z wodą zrobić. Mam nadzieję, że nie zostawi śladu na kostce. Dobra, słuchajcie, stwierdziłem, że to głupiego robota będzie na sucho to wmiatać. Trzeba dać tu wody i tyle. Lać wodę, zrobić to raz porządnie i mieć to z głowy, a nie tam później wracać do tego. Także biorę wąż. Zaraz tu będziemy coś lać i jakoś powoli to tutaj zamulać po prostu od razu, żeby to było zrobione i będzie z głowy. Co prawda zejdzie mi pewnie dłużej z tym. Nie wiem, czy ten oka w ogóle zdąży dzisiaj ruszyć, ale trzeba robotę wykonać. No i dobra, jakoś to idzie, chociaż będzie gwarancja, że to się porządnie wszystko zrobi. Ale idzie tego materiału trochę. I tak po kolei będziemy musieli lecieć z tym. Sześć to chyba tutaj pójdzie, to się wydaje. To się wypukuje kamień, oddziela się od piasku. Nawet widać tutaj, że żółte wychodzi. Tu na słupy możesz lać, po ścianie, no. Tylko niżej, niżej.
No właśnie tak. No wyłazi piaseczek, a kamyczek zostaje. To jest, że na końcu się zrobi tak, bo to się, żeby nie się okazało, że tu że żółte się porobi w tych fugach. Ale to na końcu już taką wierzchnią można będzie tym świeżym towarem przelecieć i będzie ok. Dobra, tu chyba byśmy mieli. Ok, tu możesz podać trochę. I tutaj też, gdzie ma tą lecę teraz. Dobra, słuchajcie, mam to skończoną tą stronę. Więc gdzie jak mi się jakieś jeszcze dziurki pojawią czy coś, to się jeszcze już dosypie. Tak z ręki jak to przesnie, to i tak trzeba będzie jeszcze przemieść trochę. Zmyłem ile mogłem. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą stronę. Przechodzę na drugą i no i lecę. Będę robił to samo z tamtej strony. No i dobra, będzie. No i dobra, zasypuję tą drugą stronę tutaj. Ale powiem wam, że schodzi to czasowo trochę i na pewno już dzisiaj nie wejdę do środka, to jestem tego pewien. Czeka mnie kruszenie trawy. Ostatnio żona mnie wyręczyła, bo nie wiem kiedy po prostu. A dzisiaj to już się za to weznę. Mokro u nas ogólnie jak na tą porę roku. I ta trawa rośnie sobie szybko. Nie wiem jak tam w innych województwach. Przynajmniej u nas nie jest sucho. Raczej suszy chyba wtedy, to nie zazna nasz rejon. No chyba, że nie wiem, lipiec albo sierpień będzie jakoś bardzo suchy, ale na razie się na to nie zapowiada. Ogólnie co jutro rano wpadam, zaczynam od okapu, a później blaty. No i będę kontynuował przez cały weekend tam rzeźbę w kuchni. Mam nadzieję, że mi się uda porobić otwory pod indukcję już i takie, a i zaolejować to trzeba będzie przynajmniej z dwa razy. Tam pisaliście o lakierze, tylko wiecie, no z tym lakierem to czytałem tyle opinii już, że co każda to inna i cholera wie co trzeba dać, żeby się nie okazało. Dobra, będę wyłączyć, muszę założyć to. Chociaż kurde, może nie, na włączonym to nie będę kombinował. Poprawione. Na czym to skończyłem? Na tych lakierach. Ogólnie, no właśnie, żebym wiedział, że ktoś ma taki sprawdzony lakier i u niego to zdaje egzamin, to spoko, no bo kurde, wiecie, polakierować. Zresztą te większość, tak naprawdę jak patrzałem, to większość tych lakierów to są lakiery jakieś na bazie olejów ogólnie. Jakoś ciężko było znaleźć taki typowo lakier. Ktoś gdzieś tam pisał, wiem, że o epoksydzie, że wziął epoksydem, zrobił co prawda, że niby długo schło, ale jest, robi robotę w łazience chyba. Ktoś tam miał epoksyd właśnie. Gdzieś tam czytałem opinię, czy ktoś kurde mi pisał na tym, na kanale. Już sam teraz nie pamiętam. No co do oleju, jasna sprawa, że trzeba olejować raz na kilka miesięcy. 5 lat miałem olejowane blaty dębowe u siebie w domu w Anglii, więc mniej więcej wiem, czym to się je i że to trzeba po prostu raz na jakiś czas przelecieć. Wiadomo, że byłoby lepsze coś, żeby nie trzeba było tego robić. Tylko pytanie co? Za bardzo też testować nie chcę, no bo kurde, pierdzielność lakier później zacznie gdzieś odpryskiwać, schodzić. To trzeba będzie demontować później, żeby cokolwiek z tym zrobić. To też lipa, nie? Tak, taka nieciekawe wyjście i rozwiązanie w sumie. Więc no nie wiem. Raczej ku temu olejowi z Osmo będę się skłaniał. W Anglii używałem Ron Seal firmy. Cały czas ten sam. I było spoko. Tyle, że to wydaje mi się, że to tylko chyba w Anglii sprzedają. Nie spotkałem się z tą firmą tutaj u nas.
Także tak to się przedstawia. No i jeszcze te blaty też będę musiał zrobić taką delikatną faskę, frezik na zewnętrznych jego ściankach, żeby kanciasty nie był taki ostry. Także trochę tej roboty będzie. Na pewno. Ale mam nadzieję, że weekend uda mi się wyrzeźbić jakoś wystarczająco, żeby powoli wychodzić z kuchni. Tam tylko te LEDy jeszcze będę musiał podłączyć. Nie wiem, co ja jeszcze tam będę musiał. Później to już resztę to żona tam będzie organizować. Tu mi więcej pójdzie chyba materiału. Bo tu zresztą więcej jest tego, więc tam poszły dwa worki, to tu raczej nie starczą dwa worki. Ale mam dzielę wystarczająco, więc spoko. A do sypki jeszcze zostanie. Dobra, to lecę z tym do końca. Zmiatam i będzie fajrant. Okej, u mnie na dzisiaj tyle. Słuchajcie, teraz deszcz się tak dolał, że nie wiem co, jeszcze mi się parę dziurki takie porobiły gdzie niegdzie, ale to już się na spokojnie, na sucho to dosypię, uzupełnię. Zajęcie się to z drugiej strony też się jeszcze takie porobią, więc teraz jak dolało, bo zdrowo dolało, więc na dzisiaj tyle. Spadam jutro rano, tylko może sobie zmiotę, jeśli to podeschnie jeszcze porządnie i no i co, i działamy w środku. Taki będzie plan na dzień jutrzejszy. To do zobaczenia jutro. Ja dzisiaj z koszeniem to chyba nie za bardzo mi się to udało. Chyba, że przejdzie zaraz deszcz, ale raczej będzie słaba sprawa. To na razie, do jutra, hej!